Siemana, z tej strony RipsOne i witam was w drugim poradniku Jak grać Lux. Jeżeli zastanawiacie się, co ta postać potrafi i czy da się nią wykrować grę, zapraszam do lektury. Przejdźmy do pasywa Lux. Jeżeli trafimy kogoś z skillem Q, E bądź ulti, nadaje to efekt iluminacji, to białe światełko. Warto je ściągać, ponieważ każdy autoatak zadaje dodatkowe obrażenia magiczne, zwiększające się wraz z poziomem. Pod klawiszem Q mamy snera, który pierwszy cel zatrzymuje na 2 sekundy, drugi tylko na 1. Jest to skill, który warto opanować. Podstawa Lux. Grając Lux po wciśnięciu klawisza W dostajemy tarczę, która idzie i wraca, mogąc dwukrotnie ochronić sojuszników, co jest bardzo ważne w teamfightach. Skill E nadaje efekt iluminacji do chwili wybuchu spowalnia, a zaraz po niej zadaje obrażenia magiczne. I nadszedł czas na ulti, na promień światła, który sieje postrach w szeregach wroga. Chcecie to zobaczyć? Zasad grania Lux. Zasada pierwsza. Zawsze używaj pasywki. Jeżeli ściągniesz ją po każdym skillu, gwarantuję, że nie ma osoby, której byś nie zburstował. Zasada druga. Rozważnie używaj Q. Jeżeli nie trafisz Q, twoje combo prawdopodobnie spali na panewce. Pamiętaj, Lux, która nie trafia Q, to martwa Lux. Zasada trzecia. Pozycjonowanie przy Lux to kluczowa sprawa. W teamfightach staraj się uderzyć ultimate'em jak największą liczbę osób. Zasada czwarta. Lux kocha cooldown reduction. Zdobądź go jak najszybciej, aby spamować z ultimate'a i zabijać mnóstwo osób. Zasada piąta. Mówi o czymś, o czym często zapominamy. W teamfightzie nie zapomnij użyć W na sojusznikach. Jest to naprawdę ogromna tarcza i sporo HP do przodu. Z kolei tu macie masterki, runy, może jeszcze nawet przykładowe buildy. A teraz, co jeszcze tu robicie? Przecież wiecie już wszystko, co musicie wiedzieć o Lux. Uwierzcie mi, zastosujcie się do połowy chociaż z tych rad, a będziecie kierować wszystko. Ja jestem RipsOne, to był drugi poradnik. Piszcie w komentarzach, co do następnych.
cóż, żegnam się, siema.